jak już nam zabrali na ten sposób wolność, to przynajmniej musi być mój głos wobec Pana Boga i wobec ludzi, że ja się na to nie godzę. Jeżeli tego nie ma, to jak chcesz liczyć na zbawienie? Masz udział w przypadku in vitro w zabijaniu ludzi. Kosztem tego, żeby jednego powołać do życia, pytanie kogo? Osobnika, którego człowiek uczynił z materiału genetycznego od kobiety, od mężczyzny, że wszyscy mamy w to być zaangażowani finansowo. I zwróćcie uwagę, wcale nie chodzi o to, żeby rozwiązać problem ludnościowy. Za tym idzie dalsza praktyka, czyli katolikowi nie wolno się nigdy zgodzić na in vitro. Katolik nie pójdzie, jak nie jest bezpłodny, żeby mu dziecko na ten sposób zrobili. Ale można wprowadzić dalsze prawa, że żeby dziecko adoptować, trzeba się zgodzić na to, że ono se zmieni płeć. Jeżeli się na to nie zgodzisz w deklaracji, to nie adoptujesz dziecka. Czyli nie wiem, czy takie projekty chyba już tak? Nie, ale już są za granicą. Więc w zasadzie się nam zaciska obroża na szyi. I żebyś wiedział, bo Kościół tą nowinę ma. Nie jest czas, w Kościele nie jest czas księży, nie jest czas świeckich. Jeżeli jest czas dzisiaj, to jest czas męczenników. I to sobie do głowy weź. I mogą być i od jednych, i od drugich. I z kapłanów, i z małżonków, i z ludzi samotnych, każdych. Ale potrzebni są świadkowie, martyros, męczennicy. Ci, którzy nie mogą zrobić nic, nie mogę zrobić nic. Ja jako Michał Woźnicki będę miał udział w in vitro. Nie godzę się. Duda, słyszysz to, bubku? Jak podpiszesz, to ci powiem gnojku, faryzeuszu, śmierdzielu, do piekła pójdziesz za podpisik. Jak podpiszesz, że zostaje nam tyle, że możesz się wewnętrznie nie zgodzić. I dzisiaj jeszcze mogę powiedzieć słowo, ale za chwilę możesz słowa nie móc powiedzieć. Albo twoje słowa, nikt go nie usłyszy. Ale nie możesz się wewnętrznie godzić, jeżeli pozostajesz w obojętności. Jeżeli milczysz na zło, do piekła pójdziesz. Bo taki nam ci, którzy sprzeniewierzyli się Jezusowi Chrystusowi jako Mesjaszowi, chcą zaprowadzić w efekcie ten świat. Żebyśmy wszyscy patrzyli, mordują niewinne kobiety, niewinne dzieci, ale robią to rzęba w kubeł, oczy zamknięte. Nic, cicho sza w świecie, nie wolno powiedzieć. A jak się powie, to klangor jest. I że to mowa nienawiści. Ale gdyby na ten sam sposób mordowali, to byśmy mieli na całym świecie obowiązek, nie wiem, gadać, podskakiwać, jaka się krzywda dzieje. O to chodzi, żebyśmy mieli takie sumienia, jak ma diabeł, przewrotne, złe. Nie możesz się na to zgodzić. To nie jest czas kapłanów, to nie jest czas świeckich, to jest czas męczenników. Taki przychodzi. Za te ceny jesteś w stanie obronić swoje sumienie, swoje serce, życie wieczne. Jestem gotowy na śmierć za prawdę Ewangelii, za najświętszą ofiarę mszy, za naukę katolicką, za naukę o wierze, jedyną naukę dającą prawdziwe zbawienie, nauka wiary.